Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteś u mnie po raz pierwszy, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału i wciśnięcia dzwoneczka, wtedy będziesz ze mną na bieżąco. Jak również do subskrypcji drugiego kanału Hanella Gotuje i do obserwacji Instagrama Hanella TV 2018. A w dzisiejszym filmiku będzie mowa o kosmetykach naturalnych, wegańskich, kosmetykach, które przetestowałam. Będą polskie marki, ale nie tylko, będą różne przedziały cenowe, więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od marki, którą już wcześniej poznałam, jakiś czas temu i wtedy asortyment ich był taki niewielki. Natomiast jakieś było moje zdziwienie, kiedy dostałam od marki paczkę PR-ową, a w niej kilka kosmetyków, które mnie zainteresowały. Mowa tu o marce Hello Body. Jest to niemiecka marka, która produkuje kosmetyki naturalne, wegańskie, nietestowane na zwierzętach. Filozofią marki jest miłość do siebie, do swojego ciała, samoakceptacja. Produkty są wolne od silikonów, od mikroplastików, czyli tych składników, które w kosmetykach są niepożądane. Pierwszy kosmetyk, który przetestowałam, to różowy peeling scrub do ciała i powiem szczerze, że jak przyszedł, od razu go otworzyłam, powąchałam, pachnie obłędnie. Zapach kojarzy mi się z takimi lodami truskawkowymi, ale to nie jest najważniejsze, bo zapach, słuchajcie, to nie wszystko, natomiast on bardzo dobrze działa, bardzo dobrze peelinguje. I to jest tak, że jak pokazuję Wam peelingi, to mówię, że są świetne, bo są świetne, natomiast ten, nie wiem czy nie jest najlepszy z tych, które miałam. A dlaczego? Dlatego, że ma bardzo grubą sól w sobie, sól, która rzeczywiście mocno zdziera i tutaj to zdzieranie jest wyczuwalne, aż takie delikatnie bolesne, ale o to właśnie chodzi, żeby jak najlepiej ta skóra była speelingowana. Poza tym ma jeszcze składniki pielęgnacyjne, oleje kokosowe, olej jojoba, które bardzo dobrze oddziałują na skórę, które ją wygładzają, właśnie odżywiają, rewitalizują, więc ten skrab bardzo, bardzo mi się spodobał, naprawdę mocno skradł moje serce. Kolejny ich kosmetyk, który przetestowałam, to jest krem, balsam właściwie do twarzy z SPF 25. Balsam, który ma nawilżać, ale też dawać zabezpieczenie. Na co dzień używam filtrów z 50, ale niektórzy nie chcą tak wysokiego filtra, wolą mniejsze, uważają, że 50 jest dobra na wczasy, do opalania, natomiast na co dzień wolą używać niższych, pracuje się zdalnie, nie wychodzi na zewnątrz, więc taki filtr 25 w zupełności może tym osobom wystarczyć. To jest kosmetyk, który też jest z bardzo dobrym składem, on jest taki zielonkawy, nie wiem czy to będzie dobrze widoczny, delikatnie, rozprowadza się naprawdę bardzo dobrze na skórze, delikatnie bym powiedziała ją matuje, tak jakby się przykleja do niej, to znaczy nie jest tego typu kremem, który zostawia jakąś taką, wiecie, mocno tłustą warstwę, przeszkadza nam to potem w makijażu, czekam aż on się wchłonie, nie? On się bardzo ładnie wchłania, a przy tym delikatnie też tę skórę nawilża, także bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy używania retinolu latem. Ja jakby zmieniłam swoje nastawienie i przychyliłam się ku tym, którzy twierdzą, że w małych, niewielkich ilościach, w niewielkim stężeniu retinolu można również używać latem, są retinoly roślinne, ale dermatolodzy też rekomendują używanie takiego po prostu zwykłego retinolu. I tutaj mam booster też tej marki, który jest kompleksem 1 i 2% retinolowym. W składzie tego boostera jest 0,25 retinolu i 0,95% odstanu retinylu. Wiadomo, retinol odmładza, retinol działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco na skórę, więc tego typu kosmetyku też można używać i on jest fajny, bo jest taki olejkowy, nie ma zapachu, czyli w składzie są też olejki, jest to kosmetyk oczywiście też naturalny, wegański i ja sobie wieczorem nakładam kilka kropli albo po innym serum, albo przed innym serum, tak żeby też tego retinolu trochę moja skóra zaczerpnęła. Bardzo się z tym kosmetykiem polubiłam i mam nadzieję, że zadziała. Co tej marki jeszcze mi się spodobało, a mianowicie serum olejkowe. Jest to serum właściwie olejkowo-hialuronowe do ciała. I ten kosmetyk jest wyraźnie rozświetlający. Tutaj nawet widać taką perłową poświatę. On jest z pipetą. Nakładam sobie go na szyję, dekolt i latem mam zamiar to robić, dlatego że wtedy ta skóra nabiera takiego fajnego blasku, ale nie ma tam drobinek, czyli nie ma tu jakichś takich, wiecie, rozświetlających, mieniących się drobinek, które by nam przeszkadzały, gdzieś tam obsypywały się, więc bardzo fajna rzecz. I przy okazji tak, ten kosmetyk też zawiera olejki, więc nawilża, regeneruje, ale też właśnie działa rozświetlająco. Można go używać na szyję, dekolt, na ramiona, ale też można używać na na całe ciało. Naprawdę to serum bardzo mi się spodobało i mam nadzieję, że będzie miało też takie właściwości pielęgnacyjne i na pewno latem często będę po ten kosmetyk sięgała. Marka Hello Body przygotowała kod rabatowy na hasło Hanella 50. Macie 50% zniżki, jeżeli kupicie za minimum 250 zł, więc wybór już pozostawiam Wam. Kod rabatowy jest ważny do końca maja. Kolejną marką jest marka Senelle. Ja tę markę uwielbiam, jest to nasza polska marka, która też produkuje kosmetyki naturalne, wegańskie, a przede mną maska. Często o tę maskę mnie pytacie, to już jest właściwie końcówka, ja już ją zdenkowałam, została mi niewielka ilość, mam jeszcze jedną w zanadrzu, bo bez tej maski, powiem szczerze, się nie obywam. Bardzo często po nią sięgam, uwielbiam, ona jest taka właśnie ujędrniająca, może nie tak mocno, że gdzieś tam ten owal mi zupełnie podniesie, bo takich kremów i masek nie ma, żeby nam owal zrobił się idealnie równy, ale działa tak rozświetlająco, zmiękczająco na moją skórę. Ona zupełnie inaczej wygląda po tej masce. Jest delikatnie zliftingowana, delikatnie pociągnięta. Naprawdę uwielbiam. Ja tej maski nie używam na noc, ale jeżeli macie bardzo suche skóry, to możecie też kłaść sobie na noc jako krem, zostawiać. Uważam, że jest warta zakupu. Natomiast tu mam drugą maskę i to jest maska marki Resibo, która produkuje kosmetyki naturalne. Jest to polska marka, ale powiem szczerze, za tą maską nie przepadam. To jest maska upiększająca. One są w podobnych cenach. Gdybym miała Wam polecić, to zdecydowanie marki Senelle, dlatego że ta jest żółta po nałożeniu. Niektóre z Was pisałyście, że lubicie. No ja nie przepadam za tego typu kosmetykiem, dlatego że w całości muszę ją zmyć wodą, bo inaczej się nie da. Natomiast maskę marki Senelle mogę po prostu zetrzeć z twarzy i ta ilość, która została, może na tej twarzy pozostać. Także z dwóch polskich marek zdecydowanie ta maska według mnie jest lepsza. Bardzo lubię ich serum rewitalizujące, przeciwzmarszczkowe. Już zużycie jest takie właściwie bliżej końca. Idzie lato, a ja wtedy staram się używać mniej olejków. Natomiast mam zamiar je skończyć. Ono jest witaminą C, jest bardzo dobre, naprawdę jest dobre dla suchych skór, dla dojrzałych, świetne serum, dla bardzo suchych skór latem, takich odwodnionych, bo wtedy też olejki są bardzo potrzebne. Lubię ich krem optymalizujący, a za co? A za to, że rzeczywiście niweluje mi worki sińcy, ja to widzę, jak nałożę ten krem na noc, to one są zdecydowanie mniejsze rano, także naprawdę super, bardzo ładnie mi to nawilża tę okolicę, delikatnie rozświetla, odżywia, także krem naprawdę świetny. Moim ulubionym kremem też tej marki jest krem wygładzający, mam też ten ochronny, ale ten jest troszeczkę dla mnie zbyt bogaty. Ja uważam, że to są zupełnie inne kremy i tego używam na noc, natomiast na dzień ten wygładzający super, pod makijaż bardzo fajnie się wchłania, nie marzy się, nieraz kosmetyki naturalne różnie się zachowują, nie można ich wymasować, tutaj troszeczkę trzeba pomasować, ale bardzo szybko wchodzą te kremy w twarz. Wiecie, o czym mówię, jeżeli używacie kosmetyków naturalnych. Cera naprawdę ładnie po nich wygląda, jest taka wygładzona i taka delikatnie zliftingowana, więc ten wygładzający uwielbiam, tego używam na noc, też jest fajny, też bogaty, treściwy, ciekawy, więc marka Senelle, słuchajcie, to jest jedna z marek polskich, które według mnie robią kosmetyki świetne. Kolejną marką polską, którą bardzo lubię, to jest marka Basic Lab, marka, która produkuje dermokosmetyki, też z bardzo dobrymi składami i uwielbiam ich krem z filtrem. Jest to krem lekki, ochronny, SPF 50+. Naprawdę, pompka, to jest moje drugie opakowanie, bo w zeszłym roku też go używałam, tylko jesienią, bo marka troszeczkę później go wypuściła, a teraz będę go używała latem. On się wchłania, słuchajcie, błyskawicznie, jest leciutki, a przy tym nawilżający, to jest też krem pielęgnacyjny, naprawdę świetny i mogą go używać według mnie panie ze skórą suchą, mieszaną, bardzo, bardzo dobry krem. No i naprawdę to jest taki, można powiedzieć, w tej chwili numer 1 u mnie, jeżeli chodzi o kremy z filtrem na dzień. Jeżeli miałabym powiedzieć, które sera bardzo lubię, no to właśnie to nawilżenie i wypełnienie. Uważam, że to jest świetne serum, ono już jest wykończone, więc tutaj nic nie ma, ale tam jakieś jeszcze resztki zostały. To jest taki biały kosmetyk. Bardzo fajnie nawilżający, rzeczywiście tak delikatnie wypełniający. Działanie tego kosmetyku widać na skórze. Wiem, że go lubicie, bo też piszecie mi w komentarzach, także ten kosmetyk bardzo, bardzo polubiłam. Ale obecnie używam innego, to jest sprężystość i odbudowa. Też dobrze nawilża, fajnie się wchłania, też taki biały, mleczny. On ma zapach, natomiast to mi nie przeszkadza. Jest to serum regenerujące strukturę z ceramidami, z prebiotykami, więc naprawdę powinno dobrze działać na każdy rodzaj cery, i suchą, i mieszaną. Także ja często po to serum sięgam, zarówno rano, jak i wieczorem. Na to dokładam sobie na przykład serum olejkowe i absolutnie mi to nie przeszkadza, nic się z twarzą nie dzieje, więc też serum, które zasługuje na wyróżnienie. Oni też mają kilka serum z witaminą C. Ja zużyłam 2 opakowania serum z kwasem ascorbinowym, było świetne. Teraz używam tego na naczynka, chociaż nie mam cery naczynkowej, ale ono bardzo fajnie mi się sprawdza. Chciałam po prostu poużywać serum z inną formą. W składzie tego kosmetyku jest ascorbyl glukozida, czyli inna forma witaminy C, która dobrze działa właśnie na cery naczynkowe, na naczynka, uszczelnia je. Mamy tu jeszcze ginkgo biloba. Także warto też, jeżeli macie cery naczynkowe, po tego typu serum z witaminą C sięgnąć. Bardzo fajnie się wchłania, nie jest tłuste. Natomiast moim też fajnym, ukochanym serum, które już wykończyłam i uważam, że jest to też kosmetyk wart uwagi. Jest to antyoksydacyjne serum regenerujące, odżywienie i wypełnienie. I to serum jest z askorbylem tetraizopalmitate 10%, a ten rodzaj witaminy C jest drogi i tutaj niestety ten kosmetyk nie jest tani. W składzie jest też olej konopny i to serum może być używane zarówno przez panie ze skórą suchą, ze skórą mieszaną, dlatego że olej konopny działa bardzo dobrze na wszystkie rodzaje cer, nie zapycha, nic się nie dzieje, natomiast fajnie skórę rozświetla, nawilża, więc tego serum też bardzo lubiłam używać i widziałam działanie na swojej skórze. Serum z kofeiną pod oczy, to serum pewnie już znacie, ja miałam małe opakowanie, teraz mam duże. Martwię się tylko, czy zużyję, bo tu jest 6 miesięcy na zużycie, a wiecie, pod oczy zbyt wiele nie nakładamy, ale jeżeli nie zużyję pod oczy, no to zużyję na całą twarz, wydaje mi się, że nic się nie stanie. To jest nawilżenie, ujędrnienie i jak położę to serum, to rzeczywiście czuję takie delikatne pociągnięcie, tak jakby skóra się delikatnie napięła. Poza tym ja nie powiem, że zupełnie ona mi likwiduje worki, bo tego nie mogę powiedzieć, bo ja mam worki genetyczne, one są innego rodzaju, ale jak używam tego serum, to faktycznie worki, sińce są zdecydowanie mniejsze, więc uwielbiam i też gorąco Wam polecam. Natomiast nowością u mnie, słuchajcie, tej marki jest peeling kwasowy, który kupiłam niedawno. Jeżeli chodzi o ten peeling, to są 2 rodzaje. Jeden jest taki bardziej inwazyjny dla skór mieszanych, tłustych, natomiast ten jest nawilżający, peelingująco-nawilżający dla skór, no właściwie wszystkich, bo można go używać cały rok, mogą go używać panie ze skórą suchą. W składzie są kwasy mlekowy, laktobionowy, glukonolakton, czyli takie składniki, które złuszczają, ale też nawilżają. I tak jak powiedziałam, cały rok można go używać. I ja myślałam, że będzie słaby, wiecie o co chodzi, że ja mam skórę taką mieszaną, potrzebuję bardziej inwazyjnego. Bałam się, że u mnie nie zadziała, że będzie za delikatny, ale bardzo fajnie się spisuje, bo go używam nadal i będę go używała cały czas. Raz w tygodniu można sobie taki peeling nałożyć, nakładacie na 10 minut, zmywacie buzię i on naprawdę fajnie peelinguje. Jeżeli nie lubicie peelingów takich mechanicznych, jeżeli nie lubicie peelingów enzymatycznych, a chcecie kwasowe, bo uważacie, że lepiej działają, bo faktycznie one lepiej działają, bo złuszczają, ale też nawilżają, czyli jakby wnikają w głąb skóry, pobudzają elastynę, kolagen i tak dalej do działania, więc polecam Wam ten, bo naprawdę u mnie bardzo fajnie się spisuje, nie podrażnia mi skóry, nic się nie dzieje. No zawsze oczywiście musicie uważać, bo wiadomo, że każdy ma inny rodzaj cery, więc inaczej może na dany kosmetyk zareagować, ale ja jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona. Kolejną marką, którą postanowiłam wyróżnić, jest marka Koi. Ja mam tylko jeden kosmetyk tej marki, to jest serum dwufazowe, śliwka kakadu, rokitnik, olej z marchwi. Uwielbiam to serum, słuchajcie, ono jest naprawdę świetne. Dlaczego? Dlatego, że jest to kosmetyk dwufazowy, w składzie ma również kwas hialuronowy, więc nie sam olejek, ale w połączeniu z kwasem hialuronowym bardzo fajnie się wchłania, nie jest taki tłusty, bo wiecie, to inaczej troszeczkę w skórę wchodzi. No można na przykład z olejkiem łączyć sobie oddzielnie, mieć kwas hialuronowy i olejek, ale tu macie wszystko w jednym. Świetnie nawilża, ładnie pachnie, naprawdę kosmetyk, który z czystym sumieniem polecam, bardzo dobry, naprawdę świetny, więc marka Koi za ten kosmetyk szapoba. Marka Kireskin to też marka, którą niedawno poznałam i to jest marka, która też produkuje kosmetyki naturalne i mam 2 sera. Mam serum olejkowe i mam serum taki energetyczny booster z czarną herbatą. Naprawdę obydwa uwielbiam. To serum używam rano, natomiast to drugie na noc. Pięknie się wchłania, mimo że jest to serum tłustawe, ale nie jest tak bardzo tłuste. Super się wchłania. Marka też używa składników sfermentowanych, czyli podobnie jak marki azjatyckie, więc naprawdę warto się nią zainteresować. Uwielbiam to serum. Natomiast to jest leciutkie, ale też nawilżające, takie kremowo-żelowe, tak bym je nazwała. Naprawdę no, jestem też pod wrażeniem tej marki, bo kosmetyki świetnie mi się sprawdzają. Mam jeszcze ich peeling i maskę nocną. Ja już o tych kosmetykach Wam mówiłam. Podpiszę oczywiście, żebyście mogły sobie dokładnie przeczytać. To nie jest tak, że ja Was w tej chwili namawiam, żebyście kupowały. To nie jest film reklamowy. Absolutnie ja po prostu pokazuję kosmetyki, których używam i które świetnie mi się sprawdzają, więc wybór należy do Was. Kolejna marka to Sensum Mare. I powiem szczerze, że chciałabym wyróżnić te dwa kosmetyki, bo one naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Sorry, Majusia tu będzie tupać z boku, no niestety jej nie przywiążę do krzesła. Bardzo lubię ich żel oczyszczający. Używam go od jakiegoś czasu i praktycznie codziennie po niego sięgam. Świetny skład. Woda z lodowca, delikatne składniki myjące, kompleks z 5 alg. Zresztą oni te składniki mają we wszystkich swoich kosmetykach. I o ile do niektórych kosmetyków mogę mieć jakieś ale, o tyle do tego absolutnie się nie można przyczepić. Świetnie oczyszcza, bardzo fajnie nawilża i super mi się sprawdza. Jak również ta emulsja, delikatna emulsja do demakijażu z pompką, też świetna. Więc tutaj po taką emulsję mogą sięgnąć Panie ze skórą suchą, ale nie tylko, bo ja mam celę mieszaną, ona nie zapycha. Jeżeli nie chce mi się na przykład używać olejku, potem tego żelu, to sięgam po emulsję i też bardzo fajnie mi się sprawdza. Kolejna marka to D'Alchemy. Ja wiem, że nie wszystkim może te kosmetyki, które pokazuję, się sprawdzają, ale u mnie fajnie się sprawdza ten booster na szyję, dekolt. Lubię go używać. Wydaje mi się, że działa. Wiadomo, te wszystkie zmarszczki nie znikną. Tutaj się nie łudźmy, że po kosmetykach one nam znikną, ale mogą na przykład troszeczkę się zminimalizować, mogą być mniej widoczne i wydaje mi się, że ten booster działa. Ale wiecie, ja mogę mieć tylko takie wrażenie, nie wiem, w każdym razie używam, mam zamiar zużyć do końca, mam nadzieję, że po zużyciu całego opakowania powiem, że byłam zadowolona, jak na razie i jestem. Lubię też ich krem na dzień, jest to krem do cery mieszanej, który bardzo szybko się wchłania, przeciwzmarszczkowy, pod makijaż, nie roluje się, nic się nie dzieje, natomiast buzia jest taka delikatnie zmatowiona, szybko to wszystko, wiecie, przebiega, nie czekam, bo wiadomo, przy celach mieszanych same wiecie, że takie kosmetyki mocno nawilżające, takie tłustawe, nie bardzo są dobre na dzień, bo skóra i tak się świeci, więc właśnie często sięgam po ten krem. Jeżeli chodzi o Senelle, bo mówiłam o tym zielonym, to on też bardzo fajnie działa. On nie jest taki, wiecie, żeby mi tę skórę przetłuścił, nie, nie. Ale też na zamiennie sięgam po ten D'Alchemy i szczerze powiem, że też go lubię. Marka Cloche to też marka, która jest marką naturalną i która robi kosmetyki właśnie naturalne, wegańskie. I mam tutaj enzymatyczny, delikatny peeling i powiem szczerze, że jest to naprawdę fajny kosmetyk. Jeżeli nie lubicie inwazyjnych, tych właśnie zdzieraków, bo ja używam i takich, i takich. On w swoim składzie ma enzymy owocowe, które dobrze działają, jeżeli chodzi o złuszczanie skóry i fajnie mi się sprawdza. Lubię go po niego sięgać, zresztą ja różnych peelingów używam, ale ten też z czystym sumieniem mogę Wam polecić, bo jest naprawdę fajny. Marka Alkemie i też bardzo dobra maska. Maska, która jest zarówno peelingiem, jak i maseczką nawilżającą. I rzeczywiście marce się to udało. Ja nie wszystkie kosmetyki marki Alkemie lubię. Mam taką zieloną, za którą nie przepadam. Natomiast ta jest fajna i tę z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Ona się nazywa Glow Up. To jest maseczka właśnie 2 w 1, czyli to jest peeling i maska. I tutaj możecie go używać na dwa sposoby, bo można go wmasować, bo on posiada takie delikatne drobiny, natomiast też można pozostawić na skórze na jakiś dłuższy czas, a najlepiej na dłuższy czas zostawić, dlatego że po zmyciu tego peelingu z buzi naprawdę twarz jest taka nawilżona, rozświetlona dzięki właśnie witaminie C i nie tylko speelingowana, ale też już odżywiona. Więc ten kosmetyk też uwielbiam i często po niego sięgam. Jeżeli chodzi o usta, to lubię dwa kosmetyki. To jest marka Mokosz. Ja już Wam peeling pokazywałam, spadł mi, słuchajcie, to wieczko się potłukło. To jest peeling do ust, peeling, który naprawdę przepięknie pachnie, fajnie mi peelinguje. Jest malinowy i do tego mam też balsam do ust malinowy, który po prostu kocham. Ten zapach jest przepiękny. On mi dodatkowo fajnie nawilża te usta, tak odżywia. Też marka naturalna, marka, która ma kosmetyki z dobrymi składami i po te dwa akurat sięgam z przyjemnością. Marka Hempking. Pamiętacie, ja o tej marce też Wam mówiłam, przyjmowałam ich kapsułki z olejem kodopnym CBD, ale oni mają też fajne kosmetyki. Pierwszym z nich, który bardzo lubię, który już zużyłam, to jest naturalny dezodorant. Ja co do takich kosmetyków miałam mieszane uczucia do tej pory, bo wydawało mi się, że takie dezodoranty naturalne to nie działają. Mariusia znowu się ją przemieściła, muszę ją zaraz wyprowadzić, bo już się kręci, ale musi jeszcze chwilę zaczekać. Ja go już zużyłam, słuchajcie, przecudowny kosmetyk, naprawdę, uwierzcie mi, że z czystą przyjemnością go zużyłam. Tam jeszcze niewielka ilość mi została, działa, zabezpiecza skórę pod pachami, ona się nie poci, przy tym nie jest to kosmetyk inwazyjny, bo naturalny, więc jeżeli natura nie jest Wam obca, a ja do ciała zwracam uwagę, do twarz, czasami tam, wiecie, przymknę oko, a jeżeli chodzi o ciało, zwracam uwagę, żeby to były kosmetyki naturalne, żeby nie było jakichś dziwnych składników, które mogą mi zaszkodzić i potem też często sięgałam. Bardzo lubię ich też krem do rąk. Pięknie pachnie, ja mam taki z trawą cytrynową, naprawdę super, słuchajcie, ja Wam wszystkie kosmetyki podpiszę, tak żebyście mogły sobie poczytać, zawsze zaglądajcie do opisu pod filmem, robię tak, żeby wyostrzyć, bo nieraz ja jestem widoczna, a kosmetyk jest zamglony, więc ten krem do rąk super, no i świetny, wydaje mi się, że lepszy jeszcze od tego Mokosza jest peeling do ust, też marki Hempking, naprawdę super. On się tak świetnie trzyma tych ust, bo tamten to troszeczkę tak zjeżdża, ale i tak go lubię, natomiast ten trzyma się ust bardzo dobrze, super peelinguje, więc te kosmetyki Hempking też są super. Jeżeli chodzi o ciało, to nie mam przy sobie, ale bardzo lubię kosmetyki Miodowej Mydlarni. Te ich masełka są przecudowne, a to dlatego, że one są takie musowate. I ostatnio zbił mi się, słuchajcie, słoiczek, musiałam go wyrzucić, zostało mi jeszcze trochę, ale niestety nawet nie mam Wam co pokazać. W tym razie link będzie pod spodem, więc zajrzyjcie. Jeżeli chodzi o masła do ciała, to Miodowa Mydlarnia robi świetne. A teraz mam kosmetyki tanie, słuchajcie, które też są bardzo dobrymi kosmetykami, z dobrymi składami. Jeżeli lubicie pianki, tak jak ja, to polecam Wam piankę marki Faceboom. Jest to bardzo dobra pianka z bardzo dobrym składem, pianka też wegańska, która nadaje się dla skóry wrażliwej, bardzo fajnie oczyszcza, dobrze zmywa, więc nie trzeba przepłacać i po taką piankę warto sięgnąć. Bardzo tani, świetny tonik, to też marka, która robi kosmetyki na bazie właśnie naturalnych składników i to jest marka rosyjska, FITO Cosmetics i tutaj macie taki tonik z witaminą C, złuszczający, uwielbiam go używać, zresztą to jest już końcówka, ale nie wiem, czy jeszcze po niego nie sięgnę, na razie mam toniki, więc tak, żeby się, wiecie, nie dublowały i nie przeterminowywały, natomiast jeszcze pewnie po niego sięgnę, on mi nawilżał, fajnie złuszczał skórę, tak delikatnie, bez nieinwazyjnie. Kosmetyk uważam super. Świetny tonik, ja wiem, że te toniki też ktoś powie, że może tamte składy są różne, ale ja wierzę, że oni takie składy tutaj mają w tych kosmetykach, jak podają, ekolaboratorie. I te toniki, które zamiennie używam, to jest nawilżający i odmładzający. Te toniki Wam polecam. Do zmywania buzi idealne, nie trzeba mieć drogich, bo te naprawdę świetnie się sprawdzają. Marka Bielenda. Marka Bielenda nigdy nie kojarzyła mi się z kosmetykami naturalnymi, natomiast oni zaczęli robić też właśnie takie z dobrymi składami. I mam tutaj płyn micelarny, konopie i szafran, oczyszcza, odświeża, nawilża. Jest to woda micelarna, ale słuchajcie, nawilżająca tak, że dla mnie to aż za bardzo. Więc skóry suche powinny być z niej zadowolone. Ona oczyszcza z dobrym składem, składem naturalnym. Oczyszcza, pielęgnuje, nawilża, więc jeżeli szukacie fajnego płynu micelarnego, macie suche skóry, to gorąco Wam polecam. I tutaj marka Eveline Cosmetics. Słuchajcie, marka Eveline Cosmetics, polska marka, która kiedyś może te składy miała różne, natomiast teraz oni się starają robić naprawdę super kosmetyki z dobrymi składami. I mam tutaj dwa świetne kosmetyki, to jest płyn micelarny plus tonik 2 w 1, nawilżający, kokosowy. Ja zaczęłam go dopiero używać, więc niewielkie jest zużycie, ale słuchajcie, świetnie mi się sprawdza, naprawdę bardzo fajnie oczyszcza. Zresztą płyny marki Eveline Cosmetics micelarne są świetne, one są porównywane do naprawdę drogich marek, więc nie ma sensu przepłacać, jeżeli chodzi o płyny micelarne. No i pianka, słuchajcie, też super, kokosowa, przepięknie pachnąca do mycia twarzy. Jest to pianka do każdego rodzaju cery i również cery wrażliwej, więc te dwa kosmetyki też gorąco Wam polecam. I to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Jeżeli się spodobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będziecie ze mną na bieżąco, jak również drugi kanał Hanella Gotuje i obserwujcie mój Instagram Hanella TV 2018. Pamiętajcie też o kodzie rabatowym, wszystko będzie miało w opisie pod filmem do marki Hello Body. Jeżeli ktoś chce skorzystać, to do końca maja na hasło Hanella 50 macie 50% zniżki przy zakupie minimum za 250 zł. A ja już się z Wami żegnam cieplutko do następnego filmiku. Trzymajcie się, buziaczki, cześć!